Dzień dobry Państwu, jest czwartek, 5 stycznia. Zapraszam na pierwszą w tym roku rozmowę z człowiekiem rynku kapitałowego, a dziś moim gościem jest Sebastian Buczek, prezes Quercus TFI. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. Od razu na wstępie zaznaczę, że nasza rozmowa będzie podzielona na dwie części. W pierwszej to ja będę zadawał pytania, będę pytał o strategię Quercusa na 2023 rok. I też o spółki, które w pańskim portfelu w Quercusie Agresywnym stanowią największe pozycje. A potem w drugiej części oddam głos obserwującym z Twittera i też widzom z YouTube'a, którzy zadali panu kilka pytań, więc potem zrobimy sobie taką sesję Q&A. I chciałbym na początek zacząć od wypowiedzi, której pan ostatnio udzielił w mediach. Jeszcze pod koniec tamtego roku powiedział pan, i tu cytuję, będziemy mieli do czynienia z łagodną recesją w pierwszym półroczu 2023 roku. Poprzednie okresy recesji były dobrym okresem do kupna akcji. I teraz moje pytanie, czy ta łagodna recesja jest już pańskim zdaniem w cenach akcji, czy ona się dopiero w nich objawi spadkami cen w tych najbliższych miesiącach? No, mamy do czynienia z taką sytuacją dość dynamiczną na rynkach, bo klasycznie powinno być tak, że właśnie w okresie recesji te dołki na rynkach akcji powinny być osiągane, natomiast przebieg wydarzeń był taki, że z poważnym dołkiem, przynajmniej jeżeli chodzi o polski rynek, mieliśmy do czynienia w połowie października, a więc znacznie wcześniej. Nie wykluczamy jednak, że w przypadku pogorszenia koniunktury gospodarczej i w Polsce, i na świecie, w szczególności w gospodarce amerykańskiej, że jeszcze będziemy mieli to tak zwane drugie dno. Jeżeli miałbym gdzieś pokazać na osi czasu, gdzie to jest możliwe, no to pewnie wskazywałbym najbardziej na drugi kwartał bieżącego roku. Ale tutaj chyba pocieszenie, nie sądzę, żebyśmy na WIG-u przebili poziom 45 tysięcy punktów, jaki zanotowaliśmy w połowie października 2022 roku. Co będzie oznaczać, że ta bessa, którą w zasadzie już w większości przeżyliśmy, była bessą sprowadzającą WIG z 75 na 45 tysięcy punktów, czyli 40% i bessą, której ten okres najbardziej dynamicznych spadków trwał tylko rok. To jest dość pocieszające, bo poprzednie duże bessy na warszawskiej giełdzie, tak jak chociażby lata 2000, 2003, 2007, 2009, to były okresy rzędu 18 miesięcy. Czyli reasumując, jeżeli miałbym gdzieś tutaj jeszcze stawiać jakąś tezę, że coś się może na rynkach wydarzyć, to w mojej ocenie w okolicach drugiego kwartału bieżącego roku coś jest jeszcze możliwe i tutaj przyczyny mogą być właśnie typu spowolnienie gospodarcze czy recesja, może niestety jakieś wydarzenia związane z wojną na Ukrainie, być może, że jakieś inne rzeczy, które w tej chwili przychodzą nam mniej do głowy, no ale później wydaje się, że dużo negatywnych rzeczy będzie wycenionych i przed nami po prostu lepszy okres dla inwestorów. Czyli dołączył Pan trochę, Panie Prezesie, do takiego teamu, że najgorsze już, nawet jeżeli będzie jeszcze trochę spadków, to najgorsze już mamy za nami, tak? Możemy to podsumować prawdopodobnie. Tak, szczególnie jeżeli chodzi o rynek polski. Jeżeli chodzi o rynek amerykański, no to tu oczywiście można się spierać, czy spadek S&P o 19% po tak długim okresie wzrostu wcześniejszych jest wystarczający i tutaj też bym uważał, że pewnie jeszcze w trakcie bieżącego roku będzie taki moment, kiedy S&P na przykład znajdzie się na poziomie, załóżmy, minus 10% i dopiero od tego momentu będzie taka czysta sytuacja, jeżeli chodzi o to, co może dziać się dalej, czyli o powrót trwałych tendencji wzrostowych. Jeszcze do amerykańskiego rynku wrócimy, bo tak z tego, co sobie przypominam, jest takie jedno pytanie od widza. Natomiast teraz chciałbym przejść już do tych spółek, które w pańskim, zarządzanym przez pana funduszu, w Quercusie Agresywnym stanowią największe pozycje. I tak się składa, że numerem 1 jest, przynajmniej według danych na koniec grudnia 2020 roku, to był Benefit Systems. I akurat a propos tej spółki, tydzień temu, czy 2 tygodnie temu, pod jednym z filmów na moim kanale pojawił się komentarz od użytkownika o niku Fizyka TV, więc pozwolę sobie go zacytować, bo ono odnosi się do ważnej, takiej bieżącej kwestii. I użytkownik pisze tak: Benefit, psują rynek, czego dowodem jest nałożenie przez UOKiK w 2021 roku ponad 32 milionów złotych kary na największe sieci fitness, w tym właśnie na Benefit Systems. Jest to kara za porozumienie ograniczające konkurencję. Tak tłumaczył to UOKiK. No i faktycznie najwyższą karę dostał Benefit, to jakoś było chyba w styczniu ubiegłego roku, to było 26 milionów złotych. Miesiąc temu z kolei była, panie prezesie, taka informacja, że Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok, w którym potwierdził ustalenia UOKiK-u z kolei. Przy czym Benefit, to widziałem na papierze, informował, że wyrok go nie dotyczy, bo on się odwoływał od tej decyzji UOKiK-u i jeszcze to odwołanie nie zostało rozpatrzone. No tak czy owak, jest to jednak dosyć głośna sprawa i pytanie, jak się pan na to zapatruje? Czy to nie psuje pańskiego nastawienia do Benefit Systems? No, oczywiście sprawa jest ważna, natomiast no, jest to rzecz absolutnie historyczna. Nawet jeżeli przyjdzie do zapłacenia jakiejś kary, naszym zdaniem jest to zdarzenie o charakterze jednorazowym. Natomiast jeżeli popatrzymy w przód, no to zarówno wyniki czwartego kwartału, pierwszego kwartału 2023 roku, to będą dynamiki szalenie wysokie, rzędu kilkudziesięciu procent rok do roku. Użytkownicy kart Benefit Systems myślę, że są bardzo zadowoleni. Nie spotkałem się tutaj z jakimiś głosami niezadowolenia, czyli produkt jest bardzo dobry. Notowania są w tej chwili na poziomie 750 zł. Na koniec roku 2017 akcje Benefitu kosztowały 1200 zł, a Benefit w tym roku osiągnie rekordowe wyniki finansowe, w tym, czyli w 2022, a w 2023 one ulegną silnej poprawie. W związku z tym no tutaj zakładamy, że jest to spółka, która jest naprawdę nisko wyceniona przez inwestorów. Takich spółek jest dużo na naszej warszawskiej giełdzie, to jest fakt. Natomiast jeszcze ma tutaj ten taki potencjał, że momentum wynikowe jest no, bardzo, bardzo pozytywne i to momentum wynikowe będzie się utrzymywało nie tylko w czwartym kwartale 2022 roku, nie tylko w pierwszym kwartale 2023, ale też również w kolejnych kwartałach. Także jest pod co grać, bo część spółek z naszej warszawskiej giełdy może mieć różny rok 2023, te wyniki niekoniecznie muszą być aż takie dobre jak w 2022 roku. Tutaj ten obraz wyników firm może być w tym roku troszkę bardziej mieszany niż bywało chociażby w roku 2022. Także potwierdzam cały czas, jest to nasz taki top pick z średnich spółek i w naszej ocenie te akcje powinny w tym roku być warte więcej. Zobaczymy, co rynek na to, jak rynek nas oceni, jak rynek oceni Benefit Systems, jak będą te wyniki przez inwestorów odbierane. Ja jestem pozytywnie nastawiony. Czyli generalnie ta sprawa z UOKiK-iem, to rozumiem, że ona już jest w cenach. A myśli pan, że spółka wróci do takiego trendu, jaki tam był 2011-2018, że mieliśmy ze 100 zł rajd na ponad 1000, tam do rekordowych poziomów? Myśli pan, że ta bariera 1000, ona jest do pokonania w tej perspektywie 12-miesięcznej? Pan tak zakłada w swojej strategii? Ja zakładam, że w tym roku kurs zmierzy się z poziomem 1000 zł, no ale zobaczymy, czy uda się go przebić. Jestem dobrej myśli, no, jeżeli firma będzie dostarczać dalej bardzo dobry wzrost wyników finansowych, no to może inwestorzy przypomną sobie o tej spółce tak i będą o niej myśleli tak ciepło, jak właśnie pan mówi w latach wcześniejszych, czyli do roku 2017, kiedy spółka była jednym z ulubieńców na naszej warszawskiej giełdzie, a akcje chociażby w ostatnich latach przed końcem tego roku 2017 szły kilkukrotnie w górę, także to były wzrosty niesamowicie silne. Zobaczymy, czy taka sytuacja nam się powtórzy. Nie liczę, żeby była aż ta sama skala, ale potencjał wzrostowy w naszej ocenie jest duży. To drugim top picks w pańskim portfelu jest PZU, największy polski ubezpieczyciel. W czwartym kwartale tu mieliśmy naprawdę potężny rajd, bo to jest ponad 50% w ciągu niespełna 3 miesięcy. To jak na blue chipa to jest bardzo dużo. To jest taka zmienność raczej spotykana na mniejszych spółkach. I no właśnie, myśli pan, że to jest preludium do tego, co nas czeka w 2023 roku, czyli PZU generalnie będzie takim jednym z silniejszych blue chipów wyróżniających się in plus i jakie argumenty za tym ewentualnie stoją? Czy pan nie obawia się też tego, że po takim 50% rajdzie może być równie duże schłodzenie? Schodzenia bym się jakiegoś szczególnego nie bał, bo tutaj również momentum wynikowe jest bardzo silne. Oczywiście nie mamy pewności co do skali wzrostu w bieżącym roku. Po takim dość udanym rajdzie właśnie w ostatnim kwartale ubiegłego roku, ale to, co jest najważniejsze w przypadku PZU, no to moim zdaniem wysokość zysków. Wcześniej pamiętamy, że PZU było taką spółką, gdzie z reguły inwestorzy szacowali zyski tej firmy na poziomie między 3 a 3,3 miliarda złotych, roczne zyski. No w naszej ocenie istnieje duża szansa na to, że wyniki w bieżącym roku, czyli 2023, mogą być pozytywną niespodzianką, czyli że tutaj zbliżymy się tymi wynikami do przedziału 3,5-4 miliardy złotych, a to byłoby istotne przesunięcie w stosunku do tego, co bywało wcześniej. I tutaj są dwa źródła takich wyników. Po pierwsze wyższe oprocentowanie i wyższe zyski z portfela inwestycyjnego tej spółki, a z drugiej strony większa kontrybucja dwóch konsolidowanych banków, czyli Pekao SA i Aliora. Także ja liczę na zysk PZU w tym roku rzędu 3,8 miliarda złotych po cichu. Oczywiście pozostaje kwestia dywidendy, która na razie była rozczarowująca na poziomie około 2 zł i wszystko zapowiadało, że również w 2023 ta dywidenda będzie też na poziomie zbliżonym, czyli około 2 zł na akcję, ale liczę, że w przyszłym roku, czyli w roku 2024, no inwestorzy będą oczekiwać na przesunięcie się mniej więcej proporcjonalne do skoku zysków tej firmy. W związku z tym ta dywidenda w kolejnych latach powinna być bardziej solidna. A więc reasumując, nadal PZU nie jest drogo wycenione pomimo tego rajdu z ostatniego kwartału, szczególnie jeżeli weźmiemy pod uwagę szansę na wzrost wyników w trakcie roku 2023. Natomiast no, trzeba sobie zdawać również sprawę z tego, że spółka ma charakter troszkę defensywny i że tutaj dynamika wzrostu ceny no, nie będzie, powiedzmy, tak oszałamiająca, jak może być w przypadku niektórych innych spółek. Jak rozmawialiśmy w październiku tamtego roku, to zadałem panu pytanie właśnie o ryzyko polityczne dotyczące polskiego rynku akcji, też w dużej mierze tych spółek, które mają spory udział Skarbu Państwa, bo ich, zwłaszcza wśród blue chipów, nie brakuje na polskiej giełdzie. No i wtedy nie krył pan rozczarowania. Trochę byliśmy w emocjach, bo to był ten okres, kiedy minister Sasin mówił o tym podatku od zysków nadzwyczajnych, czyli po prostu nie brał odpowiedzialności za słowa i nie wiem, czy nie wiedział, czy nie zdawał sobie sprawy z tego, jaki same słowa potrafią wywołać wpływ na kursy akcji. I tu chciałem się pana zapytać, czy pan się nie boi tego ryzyka politycznego właśnie posiadając duże pozycje w spółkach Skarbu Państwa, PZU, też za chwilę porozmawiamy o Orlenie, czy to ryzyko jakoś pan ma wkalkulowane? Na pewno to ryzyko cały czas istnieje i musimy je brać pod uwagę, ale musimy też brać pod uwagę wyniki firm, wypłacane przez firmy dywidendy, perspektywę ścieżek wynikowych tych firm. Generalnie co do zasady my duże spółki traktujemy tak samo jak i średnie mniejsze, to znaczy inwestujemy w nie nie dlatego, że one są duże, tylko dlatego, że mogą być atrakcyjne, są nisko wycenione, mają dobrą ścieżkę wynikową, wypłacają dywidendy i tak dalej. Oczywiście w przypadku spółek dużych z udziałem Skarbu Państwa to ryzyko jest jeszcze bardziej podwyższone. Dlaczego? Dlatego, że Skarb Państwa niekoniecznie jako cel strategiczny ma budowę wartości firm, a tak jest w przypadku wielu spółek średnich i mniejszych, gdzie główni właściciele jako główny cel mają po prostu budowę wartości firm. Także bierzemy pod uwagę ten czynnik ryzyka, natomiast dużo tych firm dużych z udziałem Skarbu Państwa było strasznie przecenionych w trakcie roku 2022. Brało się to stąd pewnie, że kapitał zagraniczny opuszczał polski rynek. Pamiętają Państwo może taką sytuację, że gdzieś tam w okolicach września 2022 roku były wręcz takie informacje, że niektóre fundusze zagraniczne zamykają się w ogóle i zamykają przez to wszystkie pozycje na polskim rynku i innych rynkach, na których inwestowały. I to spowodowało, że w okolicach października ubiegłego roku ceny akcji tych spółek były bardzo nisko. PZU kosztowało 24 zł, dzisiaj po 3 miesiącach kosztuje 36 zł i ciągle nie wydaje się jakąś drogą spółką. W związku z tym no pewnie to też trzeba brać pod uwagę, że na rynku mają miejsce właśnie takie sytuacje i mamy nadzieję, że część tego kapitału zagranicznego będzie w trakcie roku 2023 wracać do Polski. Jeżeli będzie wracać, to głównie będzie to napędzać notowania spółek dużych, ale jak będą szły notowania dużych spółek, to inwestorzy lokalni powinni napędzać również notowania spółek średnich i mniejszych. Mam nadzieję, że w trakcie roku 2023 rozstrzygnie się kwestia pokoju na Ukrainie. No nie jestem aż takim optymistą, żeby zakładać, że to nastąpi w najbliższych tygodniach, czy nawet w najbliższych kilku miesiącach, ale w trakcie roku 2023 zakładamy, że do takiego zdarzenia może dojść. No i chyba nie trzeba tłumaczyć, że byłaby to informacja bardzo pozytywna i dla polskiej waluty, i dla polskich akcji, i dla polskich obligacji, i te duże spółki też na tej informacji by skorzystały. I jeszcze jedna rzecz, Quercus Agresywny inwestuje w te duże spółki, w szczególności z udziałem Skarbu Państwa, ale proszę popatrzeć, że są to pozycje przeważnie niedoważone w stosunku do pozycji tych spółek w głównym indeksie naszej warszawskiej giełdy, czyli WIG-u, czyli my w te spółki inwestujemy, ale jeżeli mielibyśmy gdzieś szukać szans, to wydaje nam się, że dynamika wzrostu w takich spółkach jak Benefit czy wiele innych średnich i mniejszych spółek może być nawet jeszcze bardziej dynamiczna niż w przypadku tych dużych spółek z udziałem Skarbu Państwa w tym roku. To jeszcze chciałbym mimo wszystko zostać przy dużych spółkach i zapytać o wywołany przeze mnie już wcześniej PKN Orlen, bo tu wydaje mi się, że jeśli chodzi o te ryzyka polityczne, to jest tego trochę więcej, przynajmniej takie obciążenie tak wyczuwam, niż w przypadku PZU. Raz z uwagi na medialnego prezesa, dwa jednak ceny paliw, wpływ na inflację, no i też to, co się ostatnio działo, gorąco jest wokół spółki, oskarżenia o sztucznie zawyżane marże w tych ostatnich 2 miesiącach ubiegłego roku po to, żeby teraz nie podwyższyć cen w związku z końcem tarczy antyinflacyjnej. No, oburzeni są inwestorzy, oburzeni są konsumenci. Podobno mogą pojawić się jakieś pozwy o stosowanie praktyk monopolistycznych, na przykład ze strony niektórych firm odpowiedzialnych za komunikację publiczną w miastach. No i właśnie jak się pan, panie prezesie, zapatruje teraz na spółkę? Czy to nie psuje pana obrazu Orlenu i nie miałby się pan ochoty z niej wycofać? Też było pytanie na Twitterze a propos tej spółki, więc podam je już teraz od użytkownika Reptile. Jakie są ryzyka związane właśnie z Orlenem i czy przewiduje pan, że się urzeczywistnią? Domyślam się, że właśnie chodzi o te marże. Także jak te bieżące kontrowersje, tak to nazwijmy, wpływają na pańską ocenę Orlenu? Na pewno one nie pomagają notowaniom w takim sensie, że gdyby Orlen był prywatną spółką i nie był obciążony tymi różnymi kwestiami politycznymi, to prawdopodobnie cena rynkowa Orlenu przy tych wynikach, które w tej chwili osiąga, była prawdopodobnie około 2-krotnie wyższa niż jest dzisiaj, bo analizując chociażby najprostsze wskaźniki takie jak EV/EBITDA i porównując je do innych spółek, no można byłoby z tej branży by dojść do wniosku, że tutaj ta wycena jest ekstremalnie zaniżona w tej chwili. Oczywiście można się spierać, jaka ta skonsolidowana EBITDA w zeszłym czy w tym roku będzie, no ale są to wielkości na poziomie 40-60 miliardów złotych przy kapitalizacji spółki w tej chwili 77 milionów złotych. Spółka prawie jak na tą skalę działania nie ma skonsolidowanego zadłużenia, czyli można powiedzieć, że ta wycena jest bardzo, bardzo niska. Gdyby nie no tutaj pewnie duży udział państwa, te wszystkie tematy, z którymi mamy do czynienia ostatnio, prawdopodobnie te notowania byłyby znacząco wyższe. Niektórzy analitycy wyceniają spółkę na poziomie kilkadziesiąt procent wyższym niż jej notowania dzisiejsze. W związku z tym ja bym podsumował to w ten sposób. Są czynniki ryzyka, oczywiście. Wiemy wszyscy doskonale, że jest to spółka z udziałem Skarbu Państwa. Wiemy też, że Skarb Państwa niekoniecznie koncentruje się na budowie wartości spółki dla akcjonariuszy, ale też chyba nie można pomijać kwestii bardzo niskiej wyceny tej spółki, podobnie jak kilku innych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Dlatego wydaje mi się, że w przypadku poprawy sentymentu na rynkach, w przypadku napływu kapitału zagranicznego, PKN jako największa firma pod względem kapitalizacji na naszej warszawskiej giełdzie będzie jakimś beneficjentem. Oczywiście nie chciałbym zakładać, że to będzie lider wzrostu, bo nie stawiałbym takiej tezy, natomiast myślę, że akcje PKN-u mają potencjał wzrostowy wynikający z fundamentów, nawet biorąc pod uwagę te czynniki ryzyka, o których mówimy. To jeszcze kończąc temat tych top picks, które sobie wybrałem z pańskiego portfela, z funduszu Quercus Agresywny, mamy tam Allegro i tu było też pytanie takie dosyć od użytkownika Ondrej1. Ciekawe, czy z Allegro wyszły już wszystkie trupy z szafy, czyli takie troszeczkę dosadne. Myślę, że chodzi też o tą ostatnią decyzję UOKiK-u, 210 milionów złotych kary za złamanie, między innymi złamanie reguł konkurencji. No a mi też tak jakoś, wydaje mi się, że trochę inwestorom i to też pytanie do Pana, czy Panu też ciąży jeszcze ta sprawa z 2021 roku i niedotrzymania tych lock-upów ze strony dużych akcjonariuszy? Bo to wydaje mi się, że pamiętam jakie były oczekiwania, jeśli chodzi o w ogóle debiut Allegro, no bo to był chyba w ogóle największe IPO w historii polskiej giełdy, albo przynajmniej jedno z największych. Duże nadzieje, firma z branży e-commerce rozwijająca się, wchodząca nie tylko na polskim rynku, ale też na zagranicznych. Duże były nadzieje, a potem takie rozczarowanie. Czy to nie była taka sytuacja, te lock-upy, teraz jeszcze ten UOKiK, która bardzo podkopuje zaufanie do tej spółki i może być trudno je odbudować i wrócić do tendencji wzrostowej, czy w ogóle ją stworzyć? No, debiut Allegro, ja bym powiedział, był zbyt spektakularny. Tutaj jest ten problem, że w 2020 roku, kiedy spółka wchodziła na giełdę, emocje inwestorów były tak pozytywne i tak silne, że w pewnym momencie akcje Allegro kosztowały 90 zł. Można z perspektywy czasu powiedzieć, że spółka ta była bardzo, bardzo przewartościowana. Później następował powrót do rzeczywistości. W ciągu 2 lat akcje potaniały do 20 zł, dzisiaj są na poziomie 26 zł. Na pewno ta wycena się w znacznej mierze znormalizowała. Spółka wydaje się, że rozwija się cały czas nieźle, ma nowego prezesa, jest szansa powiedzmy na jakieś takie swego rodzaju nowe otwarcie, wyczyszczenie właśnie różnych historycznych rzeczy, które w tej firmie po chyba zbyt udanym debiucie miały miejsce. Perspektywy tej firmy i możliwości wzrostu skali działania cały czas są bardzo pozytywne. Oczywiście pewnie wówczas, tak jak pan redaktor mówi, w trakcie 2021 roku Fundusz Private Equity, który zna najbardziej wartość firmy, no, pewnie wykorzystywał takie momenty, że jeszcze jakiś popyt na akcje tych spółek technologicznych w 2021 roku był, a z drugiej strony wiadomo było, że ta wycena w dłuższym okresie czasu jest wysoka, ale nastąpiło zweryfikowanie tego wszystkiego. Proszę zwrócić uwagę, że ta kara od UOKiK-u nie mała, ponad 200 milionowa, od której pewnie spółka będzie się odwoływać i zobaczymy, jak ona się skończy, nie wywołała jakiegoś istotnego ruchu cenowego. No i Allegro pozostaje naszym jednym z top picków na rok 2023, ma tutaj w naszej ocenie spory potencjał wzrostowy, ma do czego wracać. Ja tutaj oczywiście nie śmiem test takich stawiać, że wrócimy na 90 zł, ale moim zdaniem w jakiejś tam perspektywie czasu, niekoniecznie roku bieżącego, ale perspektywie kilkuletniej, powrót gdzieś tam w okolice 40-50 zł jest w przypadku tej spółki jak najbardziej możliwy, także wydaje mi się, że to spółka, która jeszcze do łaski inwestorów wróci, a faktycznie padła chyba ofiarą zbyt udanego debiutu i często bywa tak, że jeżeli ten moment debiutu jest wybrany na ten okres zbyt gorący na rynku, później następuje dostosowanie i oczywiście powoduje to wiele frustrację ze strony inwestorów, bo po prostu inwestorzy tracą na takiej inwestycji pieniądze, ale wydaje się, że ten okres jest skończony, że po 2 latach wracamy do tendencji wzrostowych, także ten przedział, który mamy 20-26 zł, wydaje mi się, że to są bardzo ciekawe poziomy z długoterminowej perspektywy. To, panie prezesie, to tutaj koniec, jeśli chodzi o moje pytania, o te top picks. Natomiast teraz chciałbym właśnie oddać głos widzom, użytkownikom YouTube'a, użytkownikom Twittera. I pierwsze pytanie od użytkownika Fizyka TV, który już wcześniej pytał też o Benefit, ale on zadawał też drugie pytanie. Proszę o analizę CCC. Zadłużeni po uszy, ale ostatnio podpisali aneks do umowy kredytowej i w miarę spłacają zobowiązania. Czyżby mieli szansę wyjść na plus? Takie jest pytanie. Co pan myśli o CCC? Na pewno ta spółka wymaga dokapitalizowania i tutaj jesteśmy przed kolejnym SPO, kolejną ofertą, $0,5 miliarda złotych. No, ja publicznie już stwierdzałem, że w mojej ocenie pewnie 1 miliard byłby lepszą kwotą i kwotą, która by zapewniła spokój tej firmie na dłuższy czas i ustabilizowanie sytuacji finansowej, bo jak wszyscy wiemy, spółka ma spore zadłużenie, a koszt zadłużenia w tej chwili nie jest niski przy takim poziomie stóp procentowych i spreadów, których żądają pewnie banki i obligatariusze. Natomiast no jest to spółka na tyle duża, posiadająca na tyle duże zaplecze i aktywów, i kapitału ze strony głównych akcjonariuszy, że wydaje mi się, iż po tej emisji akcji, do której powinno dojść pewnie w najbliższych miesiącach, no, sytuacja spółki powinna zacząć poprawiać się. Myślę, że będzie to spółka ciekawa, szczególnie na okres, kiedy będą już trwalsze tendencje wzrostowe na rynkach, kiedy będziemy mieli okres też większej pewności, że na przykład złoty nam się znowu zaczyna w sposób bardziej trwały umacniać. Do takiego momentu pewnie, mam nadzieję, nawet w trakcie roku 2023 dojdziemy i wydaje się, że wówczas spółka ta może swoim akcjonariuszom, swoim inwestorom jeszcze zapewnić sporo pozytywnych wrażeń. Na pewno historycznie akcje są nisko wycenione, ale niewątpliwie to olbrzymie zadłużenie ciąży. Trzeba to rozwiązać między innymi poprzez emisję akcji, ale i nie tylko. Tutaj jedno zastrzeżenie z mojej strony. Wydaje mi się, że spółka cały czas no, chyba niewystarczająco patrzy na stronę kosztową i wydaje się, że tutaj od tej strony kosztowej inwestorzy mogliby liczyć na coś więcej, na większy postęp, ale zobaczymy w najbliższych kwartałach, jak na tym froncie będzie firma sobie radzić. W każdym bądź razie, reasumując, na pewno spółka bardzo ciekawa, bo po przejściach powinna z tej sytuacji, w jakiej jest, wyjść, ale dokapitalizowanie jest jak najbardziej wskazane. To drugie pytanie od użytkownika Marian Zyk. Pyta o ML System. Jak pan Sebastian to widzi? Czy to innowacja, masówka? Jakie pan widzi szanse, zagrożenia? To mi się tak wydaje, tu mój komentarz jeszcze to jest o tyle ciekawe pytanie, że pod koniec roku tam pojawiła się informacja, że będzie nowy program dotacji dla fotowoltaiki. Przynajmniej tak mówił minister Buda, bez konkretów, ale to tam pamiętam, że był taki chwilowy rajd. Więc tu rozumiem takie pytanie o potencjał ML System, panie prezesie. No tutaj niestety muszę, panie redaktorze, powiedzieć, że nie na każdej spółce się znam i ML System na pewno należy do spółek, które obserwujemy powiedzmy w nieco mniejszym stopniu. Chciałbym coś bardziej konstruktywnego powiedzieć na jej temat, no ale mogę powiedzieć tylko tyle, że w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy kurs w sposób zdecydowany zniżkował, powiedzmy tam z przedziałów około 160-180 zł do obecnego poziomu 60, w związku z tym 55-60, w związku z tym no, z tej perspektywy sytuacja wygląda na pewno bardziej pozytywnie niż wcześniej. Natomiast no, wcześniej też spółka należała do grona ulubieńców inwestorów, szczególnie inwestorów indywidualnych. Jej kurs na przestrzeni roku 2020-2021 wzrósł kilkukrotnie, chyba zdecydowanie za bardzo w stosunku do fundamentów, także teraz mamy dostosowanie. Na pewno rynek, na którym działa spółka, jest perspektywiczny, ale jest to też rynek z dość dużym wpływem państwa, prawda? I to, jak będzie wyglądać ten rynek, w dużej mierze zależy od pojedynczych decyzji politycznych. Nie przepadamy za takimi sytuacjami, bo nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie decyzje kiedy zostaną podjęte, jakie będą one miały wpływ na taką konkretną spółkę. Także reasumując, spadek kursu na pewno uatrakcyjnia spółkę, natomiast trudno nam się odnieść. Tutaj nie mam jakichś takich prognoz, z którymi też mógłbym się podzielić, dotyczących tego, jaka tutaj może być trajektoria wynikowa w najbliższych kwartałach i co to może oznaczać dla notowań tej spółki. A to jeszcze pozwolę sobie tak dopytać, bo jak nawet zerkałem na zestawienie, na alokację sektorową w tym Quercusie agresywnym, no to mamy tam przede wszystkim finanse, komunikację, przemysł, paliwa, zdrowie. A chciałem zapytać to przy okazji tej fotowoltaiki, czy przewidujecie taką alokację właśnie gdzieś w obszarze OZE, odnawialnych źródeł energii? Mam na myśli i to fotowoltaikę, ale też no powiedzmy pompy ciepła, czy pozyskiwanie też, no energetyka jądrowa, która gdzieś w zeszłym roku zaczęła się też przebijać dosyć mocno. Czy widzicie też tutaj jakiś potencjał? Ja wiem, że na polskiej giełdzie może w energetykę jądrową nie ma możliwości alokacji jakiejś specjalnej, no ale jednak w OZE już jest. Czy panie prezesie, tu się jakoś zapatrujecie, że to może pojawić się taka alokacja i się zwiększać? Nie ma dużo spółek na naszym rynku, jeżeli chodzi o te segmenty rynku. Na innych rynkach jest trochę lepiej, natomiast no, podchodzimy do tych spółek podobnie jak i do wszystkich innych. Po prostu musi tutaj wycenowo się nam to zgrywać, a niestety, ponieważ tych spółek z reguły nie ma zbyt wiele, to ich wyceny są ponadstandardowe i wtedy nam trudno podejmować decyzje o zainwestowaniu. Także jest, reasumując, dość skromna lista tych firm, w które moglibyśmy wejść. Traktujemy je podobnie jak i wszystkie inne. Nie inwestujemy na zasadzie OZE, czysta energia i tak dalej, w związku z tym, że jest to coś bardzo perspektywicznego i trzeba inwestować, raczej musi się to nam trzymać bardzo mocno fundamentów i wycenowo musimy spółkę rozumieć. To kolejne pytanie od Piotra. PKP Cargo, czy dno już zostało ubite? Tak domyślam się, że chodzi o ten pułap 10 zł, który był w ubiegłym roku tak dosyć mocno broniony. Tak, my tutaj widzimy, o jakie spółki inwestorzy indywidualni pytają. Przede wszystkim są to spółki średnie, mniejsze, które mają szansę na większe ruchy cenowe, jeżeli coś w tych spółkach pozytywnego się zadzieje. W przypadku PKP Cargo wydaje się, że to dno, które miało miejsce w trakcie roku 2022, jest definitywnie za nami. Jest to spółka, która powinna odbudowywać swoje wyniki finansowe, natomiast jest to znowu spółka z udziałem Skarbu Państwa i też znowu możemy postawić pytanie, czy tutaj jest w długim terminie chęć do budowy wartości. Pozostawiam to pytanie ze znakiem zapytania, nie potrafię na nie jednoznacznie odpowiedzieć, natomiast jeżeli popatrzymy na historyczne notowania, no to na pewno te poziomy, które mamy w tej chwili w okolicach 15 zł, można powiedzieć, że historycznie były poziomami niskimi i później na przykład, gdy spółka znajdowała się na tych poziomach, często zdarzały się w okresach lepszych, tak jak chociażby w trakcie roku 2021, możliwości osiągania zysków i to nawet kilkudziesięcioprocentowych, niewykluczone, że będzie i tak tym razem. Użytkownik Who Knows pyta o spółkę z NewConnect. Czy NestMedic jest w Pana opinii spółką z potencjałem na kolejne kwartały w oparciu o trwającą komercjalizację TeleKTG, czyli chodzi o te mobilne systemy do wykonywania badań płodu, bo ta spółka się specjalizuje w tego typu rozwiązaniach. Czy Pan, Panie Prezesie, coś może w tym temacie powiedzieć? Jeżeli chodzi o NewConnect, inwestujemy na tym rynku, ale w ograniczonym zakresie. Przede wszystkim wybieramy spółki, w przypadku których jest możliwe przeniesienie na rynek główny. Ze spółką NestMedic niestety nigdy się jeszcze nie spotkałem, ale może jest to powód do jakiegoś zainteresowania. Niestety nie jestem w stanie nic szczególnego na jej temat powiedzieć, także prosiłbym o łatwiejsze pytanie. To spróbujmy. Użytkownik Grims pyta o Magna Polonia i kwestia wygranego procesu. Rozumiem, że chodzi o proces z Emitelem i jego wpływ na notowania. Czy tutaj pan prezes ma jakieś refleksje? Niestety, podobnie jak z poprzednim pytaniem, trochę czuję się jak student, który przyszedł na egzamin i dostaje pytania bardzo niszowe, ale tu mam w tym momencie taką refleksję. Oczywiście proszę nie odbierać tego jako krytykę. Natomiast wydaje mi się, że inwestorzy indywidualni, to zawsze zauważam, mają tendencję do szukania jakichś takich spółek mniej standardowych, jeżeli tak to nazwę. Natomiast na naszej warszawskiej giełdzie naprawdę jest bardzo, bardzo dużo spółek, w cudzysłowie, standardowych, które są skupione na budowie wartości firmy i przynoszą swoim akcjonariuszom pozytywne stopy zwrotu w długim okresie czasu. I ja zawsze zachęcam do tego, żeby nie szukać spółek, na których zmienność notowań jest duża, tylko szukać spółek, gdzie jest wysokie prawdopodobieństwo budowy wartości w długim okresie czasu. I te spółki może nie są takie zmienne, jeżeli chodzi o ich notowania, ale powinny nam zapewniać osiąganie dobrych stóp zwrotu w dłuższym okresie. I zachęcałbym do szukania tego typu spółek, bo wydaje mi się, że łatwo jest w nie wejść, łatwo jest z nich wyjść, nie ma problemów płynnościowych, spółki te dobrze się komunikują z inwestorami, mają bardzo dobrze rozwinięte relacje inwestorskie, nie są uzależnione od jakichś pojedynczych zdarzeń często, tylko prowadzą działalność w sposób taki przewidywalny i tam bym zachęcał szukać tematów do zarabiania. Natomiast sam po sobie wiem, że jest pokusa taka, aby szukać czasami, zresztą też tak czasami bywało, wśród spółek może mniej standardowych. Powiem szczerze, że wcale to nie jest takie proste. Później okazuje się, że właśnie trzeba czekać na jakieś pojedyncze zdarzenia, które w tych spółkach muszą zaistnieć, żeby miało to przełożenie pozytywne na ich notowanie. Także wydaje mi się, że to może być moja odpowiedź na to pytanie. Myślę, że teraz jeszcze tak nawiązując do tych studenckich analogii, trochę łatwiejszy zestaw pytań. Łukasz K. pyta, jakie perspektywy według pana prezesa ma polski sektor gamingowy? Czy któraś ze spółek przykuwa jego szczególną uwagę? Wydaje mi się, że te spółki są ciekawe. I tutaj mają przed sobą dobre perspektywy. Oczywiście moim zdaniem nie powtórzy się sytuacja, która była, nie powtórzy się w krótkim okresie czasu, może kiedyś w przyszłości tak, ale nie powtórzy się sytuacja, która miała miejsce chociażby w roku 2020. Przypomnę wtedy COVID, szał gamingowy, wzrost cen, chociażby głównego reprezentanta tego sektora, czyli CD Projekt na poziom powyżej 400 zł. To była jakby kwintesencja hossy spółek technologicznych, gamingowych w wydaniu naszej warszawskiej giełdy. Wydaje się, że szybko do takich sytuacji, do takich pozytywnych emocji nie wrócimy, natomiast wydaje się, że po takim silnym spadku cen, jaki nastąpił od tego 2020 roku, spółki te mają przed sobą zdecydowanie bardziej pozytywne kwartały, przy czym one będą się prawdopodobnie zachowywać tak jak inne dobre spółki na naszej warszawskiej giełdzie. Także tutaj są możliwe pewnie wzrosty kilkunastoprocentowe czy kilkudziesięcioprocentowe, nie w tej takiej skali, jaką doświadczaliśmy chociażby w roku 2020. Natomiast co ciekawe, to większość spółek z tego sektora jest ciekawa i oferuje wzrost wartości. I tutaj widać nawet po poszczególnych przypadkach, że te spółki są w różnym stadium, jeżeli chodzi o notowania, co ma najczęściej związek po prostu z tym, z cyklem wydawniczym, w którym momencie cyklu jesteśmy. I tutaj moją uwagę na przykład w ostatnim czasie przykuł Eleven Bit, który jest na poziomie 600 zł. Jest to poziom najwyższy w historii, wyższy niż nawet przejściowo w roku 2020, pomimo tego, że cała branża no, znajdowała się przez ostatnie 2 lata pod silną presją. No i tutaj mamy taką sytuację, że notowania są na szczycie, a jest to związane po prostu z oczekiwaniami wydawniczymi i oczekiwaniami co do wyników tej spółki. I tutaj popatrzę, jeżeli chodzi o spodziewane wyniki w roku bieżącym i w roku 2024, no to mówimy o wynikach na poziomie 100 milionów, 100 kilkudziesięciu milionów złotych przy około 1,4 miliarda złotych kapitalizacji. Widać, że to trzyma się pewnych fundamentów. Tak samo jest w przypadku wielu innych spółek, gdzie po tym okresie ostatnich 2 trudniejszych lat innych spółek gamingowych te wyceny są fundamentalnie uzasadnione i w przypadku każdej spółki można powiedzieć, że są powody, aby się tymi spółkami interesować. Nie chciałbym wymieniać jakiejś pojedynczej spółki z tego sektora, bo tutaj i Ten Square Games, i Huge, i Eleven Bit, i Playway, i nawet zdaniem niektórych analityków CD Projekt i mniejsze spółki mają coś do zaoferowania. Wydaje mi się, że po prostu warto szukać, warto analizować, już jest spółki z tego sektora, bo one mogą się dobrze zachowywać z takim zastrzeżeniem, że oczywiście nie oczekujmy od nich powtórki z roku 2020. Użytkownik Grzegorz pyta o sprawę, do której się Pan już odnosił, bo czy Quercus szuka tematów inwestycyjnych na NewConnect? Gdzie kończy się obszar zainteresowania inwestycjami? Czyli na przykład nie inwestujemy w spółki o kapitalizacji mniejszej niż określony poziom. Więc czy, no powiedział Pan, że w pewnym ograniczonym zakresie szukacie też na NewConnectie, no ale właśnie czy macie takie jakieś kryteria negatywnej selekcji, że coś odrzucacie z uwagi właśnie na małą płynność albo właśnie jakiś konkretny poziom wskaźnika? Czy tutaj mógłby Pan się jakoś odnieść do tego? Generalnie my lubimy średnie i mniejsze spółki i z reguły w długim okresie czasu przeważamy je w naszych portfelach. Natomiast faktycznie, jeżeli kapitalizacja spółki ma kilkadziesiąt milionów złotych lub mniej, na pewno o wiele trudniej jest zajmować pozycje i z tych pozycji wychodzić. Można to robić tylko w zasadzie w transakcjach blokowych. W związku z tym tych pozycji nie ma dużo i no nie staramy się mieć zbyt wielkiej ekspozycji na spółki, które mają tego typu wielkość. Raczej preferujemy spółki trochę większe, żeby to była kapitalizacja 100 kilkadziesiąt milionów złotych, kilkaset milionów złotych, bo często jest tak, że te spółki z tej kapitalizacji potrafią rozwinąć się i wzrosnąć nawet kilkukrotnie, jeżeli chodzi o wartość. I tutaj dotykaliśmy kiedyś historycznie, jak wyglądały notowania Benefitu, na przykład no to Benefit był kiedyś taką spółką, która z kilkuset milionów złotych urosła do 2-3 miliardów złotych kapitalizacji. Tak wcześniej było z największymi tuzami naszej warszawskiej giełdy, czyli na przykład z LPP, gdzie też przecież przy debiucie giełdowym byliśmy na poziomie około 100 milionów złotych kapitalizacji, a teraz jest to firma o kapitalizacji kilkunastu miliardów złotych. Jeżeli chodzi o te spółki mniejsze, kilkudziesięciomilionowe, no to tam problem jest i z płynnością, i też oczywiście ze zweryfikowaniem pewnych planów. Są to spółki najczęściej młode, które mają pewne plany na przyszłość. Jak uczy życie, część z tych planów udaje się zrealizować i wtedy te spółki przeskakują do wyższej ligi, ale jest wiele przypadków, kiedy te plany niestety rozwlekają się w czasie, ich realizacja jest na przykład tylko częściowa i nie wpływa to pozytywnie na ich notowania, także na pewno ten poziom kilkudziesięciu milionów złotych no to jest swego rodzaju minimum, ale większość naszych inwestycji to są spółki o kapitalizacji 100 kilkadziesiąt milionów złotych, kilkaset milionów złotych i wzwyż do tych największych, czyli do PKN-u, gdzie jest ponad 70 miliardów złotych. To teraz, panie prezesie, pytanie o spółkę, która ewidentnie nie należy do młodzieniaszków. Janusz Jans pyta tak dosyć ogólnie, co się dzieje z Boryszewem. Nie wiem, czy pan się zainteresuje tą spółką. No to jest taki, powiedzmy, no to jest taki retro styl chyba, jeśli chodzi o polską giełdę, można powiedzieć. Boryszew w swoje lata świetności to 20 lat temu chyba około, trochę mniej. Ale czy pan coś tu w temacie tej spółki może powiedzieć? No, patrząc przez pryzmat notowań, to można powiedzieć, że jest to spółka, która co pewien czas wraca do łask inwestorów. Rok 2022 był tym okresem, kiedy notowania spółki wzrosły o kilkadziesiąt czy blisko 100%. Także na pewno tutaj widać jakieś zainteresowanie ze strony inwestorów. Pewnie ma to związek z wartością jakby poszczególnych składników wchodzących w skład grupy. Natomiast osobiście przyznam się szczerze, że dawno nie widziałem się z Boryszewem i nie mam tutaj może najświeższego obrazu sytuacji. Na pewno historycznie była to spółka, która zdarzało się, że rozpalała inwestorów i to w sposób bardzo mocny, i była to dobrze sprzedać za dobre pieniądze i pewnie suma tych aktywów przewyższała, i to znacząco, wartość rynkową, giełdową Boryszewa. Nie widziałem się ostatnio, w związku z tym nie jestem w stanie tutaj pewnie nic więcej mądrego dodać. Jest na polskiej giełdzie kilka takich spółek, za którym tak trochę w cudzysłowie inwestorzy tęsknią, i myślę, że Boryszew jest w tym gronie. Następne pytanie od użytkownika Komorasta. To tak jak wspominałem wcześniej, że jeszcze wrócimy do Wall Street. I tu jest pytanie, kiedy wajcha ze spółek Value znów przestawi się na groft? Kiedy ponownie wejść w Nasdaq? Czy tu ma pan prezes jakieś przemyślenia? Tak, no być może, że w trakcie roku 2023 nastąpi taki moment. Dlaczego? Dlatego, że spółki wzrostowe są silnie powiązane z poziomem stóp procentowych. Zakładamy, że jeżeli chodzi o decyzję Fedu, to ostatnia podwyżka stóp powinna mieć miejsce lada moment w pierwszym kwartale tego roku, gdzieś w okolicach 5%. Ten proces podwyższenia stóp procentowych powinien się zakończyć. W związku z tym jest szansa, że najpierw ceny obligacji w Stanach zaczną rosnąć, a później inwestorzy sobie przypomną o spółkach o charakterystyce growth, które do tego czasu ulegną bardzo silnej przecenie od końca roku 2021. Przykładowo Tesla w ubiegłym roku spadła o 65% i pewnie będzie taki moment w trakcie roku 2023, że inwestorzy sobie o tej Tesli i innych spółkach wzrostowych przypomną. Czy to już? Wydaje mi się, że prawdopodobnie jeszcze nie, ale na pewno znaczna część, a prawdopodobnie większość spadków tych spółek jest już za nami. W przypadku Tesli mamy dostosowanie cen z poziomów $350–400 za akcję do obecnego poziomu $100. W związku z tym, no, do ilu może ta Tesla spaść? Może do 50 w skrajnym przypadku. W związku z tym, no, większość tego spadku jest pewnie już za inwestorami i gdzieś zakładałbym, że w trakcie 2023 roku może się już ta sytuacja, jeżeli chodzi o spółki value versus growth, zacząć zmieniać. Zostały jeszcze 3 pytania. 2 są od użytkownika Mariusz Wiatr. Pyta, pierwsze pytanie, czy otwarcie Chin nie spowoduje powrotu tendencji inflacyjnych poprzez zwiększony popyt na surowce i windowanie ich cen? To jest ciekawe pytanie, prawda, bo to odejście od zero COVID no, może spowodować taki wzrost popytu, i czy przypadkiem to nam trochę nie odwróci tych nadziei na to, że inflacja zostanie szybko stłumiona i stopy procentowe już nie będą podwyższane? Jak pan prezes tutaj widzi sytuację? Na pewno jest to czynnik proinflacyjny, natomiast jest szereg czynników, które będą pomagać w walce z inflacją w tym roku. Przede wszystkim spadek cen surowców energetycznych, już widoczny w drugiej połowie zeszłego roku z kontynuacją w pierwszych miesiącach tego. Spowolnienie wzrostu w globalnej gospodarce w trakcie roku 2023. Także ja nie bałbym się o trendy inflacyjne w roku 2023, natomiast pytaniem za dużo pieniędzy jest to, co wydarzy się dalej z inflacją, czyli rok 2024 chociażby, bo to, że inflacja w tym roku będzie spadać, jest niemalże pewne. Nie wiadomo oczywiście do jakich poziomów, w mojej ocenie do poziomów raczej niskich, natomiast czy w roku 2024 nie będzie już jakiegoś odbicia inflacji, to już jest temat trudniejszy. Chyba jest niestety takie ryzyko, że to odbicie będzie miało miejsce i tutaj na pewno otwarcie gospodarki chińskiej może mieć istotne znaczenie, ale także również sytuacja na rynku pracy, zarówno oczywiście w takiej mikroskali u nas w Polsce, ale i też w Stanach Zjednoczonych czy na rynku pracy globalnie. Stopa bezrobocia w ostatnich latach spadła do rekordowo niskich poziomów. Rynki pracy cały czas są bardzo napięte i jeżeli to spowolnienie z tych najbliższych kwartałów nie spowoduje jakiegoś uspokojenia na rynku pracy, w związku z tym jest ryzyko, że temat inflacji wróci jak bumerang niestety w roku 2024, ale tym będziemy się martwili za rok. To jeszcze jest jedno pytanie od pana Mariusza o rynek krypto. Czy pana zdaniem zostanie prowadzona masowa adopcja, tak aby każdy Kowalski mógł bezproblemowo wejść na ten rynek, na przykład poprzez usługę depozytową w banku albo na przykład ETF? Czyli tak mi się wydaje, że chodzi trochę o takie pytanie, czy pańskim zdaniem jako przedstawiciela tego tradycyjnego rynku kapitałowego Bitcoin może znaleźć się już tak na stałe w takim szerokim spektrum aktywów naszego rynku, zostać uregulowanym i być po prostu takim powszechnie dostępnym dla każdego? Najpierw musiałby być właśnie uregulowany, bo nie sądzę, aby jakikolwiek regulator, poważny regulator zgodził się, szczególnie po serii skandali z ostatnich miesięcy, a być może, że jeszcze to nie jest cały koniec tej historii, żeby zgodził się, aby kryptowaluty znalazły się w masowym obiegu i żeby każdy mógł w nie łatwo inwestować. Dlaczego? Dlatego, że będzie po prostu obawa przed tym, iż jakakolwiek sytuacja, kiedy inwestorzy stracą na przykład kilkadziesiąt procent, nawet na pojedynczej kryptowalucie, będzie wywoływała olbrzymie pretensje osób, które straciły pieniądze do regulatorów, innych podmiotów, które mają strzec, powiedzmy, jakiegoś bezpieczeństwa na rynkach finansowych. Czyli moim zdaniem, jeżeli coś z kryptą miałoby się wydarzyć, no to najpierw trzeba temat jednak zdecydowanie lepiej uregulować, niż było to zrobione do tej pory. Dlaczego? Dlatego, że te sytuacje z ostatnich miesięcy uzmysławiają nam, jak wiele niebezpieczeństw czyha na inwestorów w tym świecie kryptowalut i tak na dobrą sprawę ci inwestorzy są zostawieni sami sobie. Będziemy obserwować na pewno z zainteresowaniem, jak przebiegają te sprawy związane z upadkiem poszczególnych podmiotów, które na przykład handlowały kryptowalutami. Myślę, że jest to temat, który jeszcze przez chwilę będzie żył. Mam nadzieję, że kryptowaluty zostaną w jakiś sposób doregulowane, tak aby obrót tymi instrumentami w przyszłości był zdecydowanie bezpieczniejszy niż w ostatnich latach. No to ja jeszcze tak zadam pytanie. To załóżmy, że rynek został uregulowany. To czy pan na przykład w jednym ze swoich funduszy znalazłby miejsce na jakąś alokację w Bitcoinie czy w Ethereum, gdyby rynek był uregulowany? Panie redaktorze, a ile jest warty Bitcoin? Jedna sztuka w tym momencie $16,500. Ile jest warty fundamentalnie? No trzeba byłoby przeliczyć pewnie wszystkie koparki i być może, nie wiem, jakoś wycenić jego przepustowość. Ja nie jestem w stanie tego ocenić i być może, że pojawią się jakieś sposoby na wycenę tego typu aktywów, natomiast my musimy twardo stąpać po ziemi i jeżeli jakąś inwestycję robimy, no to my musimy wiedzieć, że na przykład Benefit Systems jest wyceniony na 6,5 razy EV/EBITDA na rok 2023, w związku z tym jest to tanio i ma taki potencjał wzrostowy. Także jeżeli jesteśmy w stanie o jakimś aktywie w taki sposób powiedzieć, no to możemy w nie inwestować. Jeżeli nie jesteśmy, no to jest to czysta spekulacja i my co do zasady raczej nie spekulujemy, ale to nie oznacza, że inni inwestorzy nie mogą spekulować, inni spekulują czasami z dużymi sukcesami. Okej, czyli oprócz regulacji jeszcze przydałyby się modele wyceny. No w naszym przypadku na pewno. To ostatnie pytanie. Użytkownik Michael Blomquist pyta, dlaczego Quercus TFI, to już tak bezpośrednio do oferty, dlaczego Quercus TFI do chwili obecnej nie udostępnił swoim klientom aplikacji czy strony internetowej do obsługi rejestrów funduszy inwestycyjnych wraz z możliwością składania zleceń? Bo większość naszych klientów to są klienci naszych dystrybutorów, czyli banków w szczególności, gdzie klienci mają ten dostęp i każdy bank ma swoje rozwiązanie. My nie pozyskujemy dużo klientów jakby sami, własnoręcznie. Jeżeli pozyskujemy, to są klienci duzi, którzy mają kontakt z nami bezpośredni. Okay. Ale pewnie w związku z tym, że technologia idzie do przodu, my też musimy, pewnie taka możliwość w przyszłości będzie. Dobrze, to było, panie prezesie, ostatnie pytanie, czyli tutaj stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za udzielone odpowiedzi i cały wywiad. Ja również bardzo dziękuję i chciałbym Państwu życzyć wszystkiego dobrego w nowym roku, udanych inwestycji, jak najlepszych stóp zwrotu. Jeszcze raz na koniec powiedzieć, że szukać w świecie inwestycji raczej inwestycji fundamentalnych, a nie spekulacyjnych. Aczkolwiek są inwestorzy, którzy również zarabiają w trakcie spekulacji. Jest to pewnie bardziej emocjonujące, natomiast no, ja jednak mimo wszystko zachęcałbym do szukania aktywów, które można w jakiś spokojny sposób wycenić i odpowiedzieć sobie na podstawowe pytanie, czy to aktywo jest w tej chwili niedowartościowane, a sporo tych aktywów po tym, co wydarzyło się w roku 2022, jest właśnie aktywami nisko wycenionymi. Życzę Państwu w związku z tym udanych łowów i później jak najwyższych stóp zwrotu. To ja przyłączam się do życzeń i zachęcam do komentowania tego materiału, subskrypcji kanału, a my słyszymy się już w poniedziałek w podcaście Liczby Dnia. Dziękuję, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję.